W radomskiej delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się dziś uroczystość nadania obywatelstwa polskiego zawodnikowi Radomiaka Radom Leandro Rossi Pereirze. Popularny Leo broni zielonych barw od 2012 roku. Brazylijczyk o polskie obywatelstwo ubiegał się już od dłuższego czasu. W poniedziałkowe popołudnie symbolicznego wręczenia aktu nadania obywatelstwa polskiego dokonał Artur Standowicz, wicewojewoda mazowiecki. Przybywa nam obywatel i przybywa nam obywatel nie z mocy prawa, ale z wyboru. Bo tak jak powiedziałem, pan Leandro mieszka, zakładam, że dobrze czuje się nie tylko w Polsce, ale także w Radomiu. Stąd decyzja o wystąpieniu o obywatelstwo polskie. Gratuluję tej decyzji. Polska to bardzo dobry wybór. Radomiak w minionym sezonie awansował do PKO Ekstraklasy i w zbliżającym się sezonie będzie występował w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Pora w tym zasługa samego Leandro, który był podstawowym skrzydłowym w drużynie prowadzonej przez trenera Dariusza Banasika. Popularny Leo nie krył swojego zadowolenia z faktu otrzymania obywatelstwa polskiego. Będę dalej reprezentować barwę Radomiaku. Też dzięki klubów, który zawsze mnie wspierał, nie jednego klubu, kibice, prezydent miasta czy sponsorów. No co mogę powiedzieć, no bardzo dziękuję, jestem bardzo zadowolony, szczęśliwy. Trochę stresuję więcej niż na meczu, nie ukrywam. No dziękuję bardzo. Piłkarze Radomiaka Radom po dwutygodniowych urlopach w poniedziałkowe popołudnie wrócą do treningów.